Każdą tak naprawdę sprawę, nawet jeśli się wydaje nieoczywistą. Bo czasami niestety jest ten czas wykorzystywany bardzo źle przez tych, którzy przychodzą. Bo wprawdzie no, należy wysłuchać każdego, ale pewne interwencje rozstrzygam natychmiast. To znaczy widzę, że ktoś nie ma ewidentnie racji. Mieliśmy taką sytuację z wynajmem, gdzie ktoś przez 5 lat nie płacił, w zasadzie miał pretensje, że nie płaci za wynajem. Więc odcinam od razu takie sytuacje, ponieważ ja jestem wielkim piewcą własności. Nie jestem zwolennikiem socjalnego państwa, ani tego, że ktoś po 9 latach orientuje się, że nie płacił za coś i należy mu się jeszcze 9 lat nie płacenia. Tak? Stąd niektórzy wychodzą niezadowoleni z biura, ponieważ my nie jesteśmy też organizacją, która załatwia pracę, a takich sporo również mamy interwencji. My rozwiązujemy problemy i to w dwóch aspektach. W tym lokalnym stricte, gdzie dzieje się komuś ewidentnie krzywda i potrafimy podejmować jakieś działania. Wydostajemy dokumenty, których zwykle o dziwo nie dostają obywatele, a tak naprawdę w tym wypadku parlamentarzysta i obywatel ma niemalże równe prawa. Niemalże, bo są wyjątki. I potrafimy wyciągnąć takie dokumenty. Zwykle dla korzyści obywatela, bo po prostu chce mieć jakiś dokument, którego ktoś mu nie chce dać. To dotyczy również policji na przykład. Ale są jednak interwencje, które są no, mało ciekawe, powiem szczerze, bo dyskusja, kto jest Żydem, naprawdę jest no, mało znacząca. Nie chciałbym tutaj abstrahować, ale takie interwencje, żebym sprawdzał, czy ktoś ma pretek, są żenujące po prostu. I takich rzeczy oczywiście ja nie podejmuję, ponieważ tłumaczę mi to jako człowiekowi. Z natury. Więc po prostu nie podejmujemy takich działań. My jesteśmy po to, żeby rozwiązywać problemy obywatelskie, a nie po to, żeby szukać urojonych dowodów. Szanowni Państwo, ze spraw dużych, którymi się zajęliśmy, to były sprawy bardzo trudne, bo my je prowadzimy już tak naprawdę dłużej niż mandat. To jest oczywiście to, co dzieje się w mieście Częstochowa. Jakby dzisiaj zyskaliśmy nowy lejek, jakby powiedziano, bo mandat jednak daje pewne możliwości, czyli artykuł 20 ustawy o sprawowaniu mandatu posła i senatora daje możliwości wkraczania w dokumentację instytucji publicznej. No i to daje nam potężny argument do ręki, zwłaszcza żeby promować lokalne społeczności. W mieście Częstochowa się to sprawdziło, no tylko że miasto Częstochowa to jest te 200 tysięcy, bo nie 230, około 200 tysięcy ludzi i tam staramy się, mam nadzieję, że to już powoli zaczyna przybierać takiego kształtu, staramy się eliminować pewnego rodzaju bardzo dziwne, patologiczne zachowania, które gdzieś są na styku władzy, partii politycznych, organizacji, spółek komunalnych. Ja mówię wprost, ponieważ ja już mam takie sygnały, to nie jest dla mnie ani nowość, tylko że teraz mamy duże potwierdzenie tego i tutaj możemy spokojnie interweniować, mając tą ochronę. Pewnie najgłośniejszą sprawą, z którą się Państwo spotkaliście, no nie jest wcale ta słynna tablica na Politechnice Częstochowskiej. Ona była pewnego rodzaju preludium. Nie chcę Państwu wprowadzać szczegółów, ale w ogóle sytuacja na Politechnice Częstochowskiej, co mnie szczególnie nie cieszy, dlatego że jakby postrzega się tą sytuację troszkę opacznie. Przy dziesiątkach zawiadomień, anonimowych, nieanonimowych, gdzie ludzie przychodzili i mówili, co się dzieje na Politechnice, nie wolno było nie zareagować na tą sytuację. W związku z tym no, te działania są dosyć strategicznie czynione od 6-7 miesięcy realnie, jeszcze przed mandatem. Natomiast teraz uzyskaliśmy, mówię,
świetną możliwość i dało to tak naprawdę ogromny efekt. Dzień dobry, zapraszam. Jakie efekty? Bo borykamy się z Politechniką bardzo mocno. Mimo, że jest to atak na uczelnię, bo to jest bardzo często podkreślane, nas się próbuje wtłoczyć. Mieliśmy młodzieżową organizację Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to jest wprost mówię, ponieważ to jest prawda, młodzieżówki SLD, która praktycznie poprzez samorząd studencki obezwładniła całą Politechnikę. Skala nadużyć i skala patologii jest porażająca na Politechnice od najniższego szczebla. To mogę z całą odpowiedzialnością, bo wczoraj składaliśmy i dzisiaj dokumenty do prokuratury po najwyższym grawie niestety. I to dotyczy nie tylko przetargów, ale również różnego rodzaju działań, ujawniania danych. Jest tam mnóstwo rzeczy. W tej chwili już na terenie Politechniki jest kontrola i jak kontrola, możecie Państwo zobaczyć skalę. Jak kontrola Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa trwa zwykle 2 dni, w szczególnych wypadkach to może być 14 dni, to ta kontrola będzie podobna do połowy czerwca. Uczelnia Politechnika Częstochowska pokazała się z bardzo dobrej strony, ale i z katastrofalnej strony, no bo mieliśmy przykład, gdzie jeden z dziekanów ukrywał swojego brata. Przez 3 lata ten brat nie chodził do pracy, mimo to pobierał pobory. I to jest wyłudzenie rzędu 300 tysięcy złotych. Takie rzeczy dzieją się na publicznych uczelniach. Oczywiście, jeśli ktoś by chciałby przekonać, że tylko na jednej, to ja się uśmiechnę, oczywiście nie tylko na jednej, na wielu bądź wszystkich, w różnej skali, w różnym zakresie i tak dalej, i tak dalej. I taki postulat był zgłoszony na Komisji Nauki, na Podkomisji Nauki, na Komisji Edukacji, po to, żeby się wreszcie tym problemem zająć. To jest dla nas bardzo istotne, bo Politechnika jest pewnego rodzaju źrenicą. Dla Częstochowy Politechnika ma ogromne znaczenie. I moglibyśmy oczywiście przez kolejne 20 lat w ogóle nie zwracać uwagi na to, co dzieje się na Politechnice. Natomiast można było uderzyć pięścią w stół, tym bardziej, że interweniowało tam, albo udawało, że interweniuje 6 parlamentarzystów z poprzedniej również kadencji. Można poczytać w Gazecie Wyborczej. Rozumiem, że niektórzy nie byli zainteresowani, żeby te rzeczy wyszły. Tak sądzę. To jest moja opinia. Natomiast no, trafiło to na takiego parlamentarzystę, który do widzenia, nie jest parlamentarzystą, który ma mocowanie polityczne i bardzo dobrze. No i ten, który w zasadzie nic nie powinien zrobić, w Politechnikę jak gdyby prześwietlił. Mamy ponad 1000 stron dokumentów, bardzo dużo, mamy sporo dziwnych wydarzeń. No i to wszystko po prostu, co udaje nam się wyłuskać, zgłaszamy do prokuratury, bo tak należy i ona powinna pracować nad tym materiałem. Zobaczmy, czy popracuje tak dobrze, uczciwie i mam nadzieję, że tak będzie. No w każdym razie kontrola ministerstwa jest tutaj z obligo i bardzo ciekawym przykładem, bo zwykle te kontrole trwały dużo krócej. Co jeszcze takiego fajnego robiliśmy w postaci interwencji? No to może się wydawać takie zabawy, bo to może być zabawa. Natomiast robiliśmy tutaj, kiedy wójtów zapraszaliśmy, to jakby chcieliśmy zaprosić ich nie po to, żeby przyszli, bo to czasami się tak myśli, do parlamentarzystów, tylko porozmawiać o konkretnych problemach. Państwo możecie zobaczyć spotkanie wójtów, burmistrzów, moje z wójtami, jest w internecie w pełni. I tam, powiem szczerze, spotkałem się z prawdziwymi fachowcami, którzy mają ogromną wiedzę na tematy samorządowe. Ja takiej nie mam, proszę nie mieć wątpliwości. My natomiast proponowaliśmy gdyby pewne argumenty pracy dla społeczeństwa. Żeby nie przychodzić bez wiana na takie spotkanie z samorządowcami, to zaproponowaliśmy taką mapę lokalnych podatków. Ona jest teraz rozszerzona, bo miała 44 slajdy, teraz ma 72 slajdy, gdzie są dochody mieszkańców w gminie, opłaty ściekowe, wszelkie opłaty lokalne, które Państwo musicie płacić w gminach, nie macie innego wyjścia. Ja postaram się po prostu robić, żebyście Państwo zobaczyli, co to jest tak naprawdę, żebyście przy okazji ją jeszcze przejrzeć. Próbujcie Państwo tam rozdać się malą. Oczywiście to jest mapa lokalnych podatków, tak to nazwijmy, zobowiązań, chociaż nie tylko, obciążeń, która jest ciekawostką. Ona daleko nam do tego, żeby twierdzić, że jest to jakiekolwiek super poważne rozwiązanie jakichś problemów. To jest znowu kompendium wiedzy, które udało się sprzedać ogólnokrajowo i będziemy robić projekt ogólnokrajowy, mapę podatków lokalnych w całym kraju. Tak? W każdym okręgu będziemy to robić. Znowu po to, żeby spróbować pokazać, jakie są obciążenia, jakie są możliwości
z zastrzeżeniami, które mieliśmy od wójtów, od burmistrzów, tak? Że tu są, tu jest wiele zmiennych i one zostały teraz ujęte. Tak, są, jest wiele zmiennych, to jest ludność, to są, to jest ten czynnik i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że pamiętajcie Państwo, że to no, musi być jakiś uproszczony odbiór. Czyli na początek dajemy to, zachęcamy ludzi do tego, żeby spojrzeli. Aha, no jak gmina mieści się w takiej skali tych 36 zmiennych czy 38 zmiennych, już nie pamiętam, ile tam mieliśmy. I to jest taki projekt, który ostatnio robiliśmy. Poza tym są to dziesiątki interwencji, których Państwo nawet nie, z jednej strony nie mogą odpowiedzieć, bo to są już interwencje, które są bardzo szczegółowo podejmowane, czy tam pismami. Aha, nie, no jedną interwencję to muszę. Tutaj mamy tę interwencję, oczywiście ona ma dalszy ciąg. Mamy trochę tych problemów, bo zrobiliśmy błąd. To nie są państwowe spółki, komunalne spółki. To jest interwencja taka kluczowa, żeby poznać, jakie są intencje polityków. Co to za interwencja? O, to jest słynna interwencja, że jeden z najwybitniejszych, w cudzysłowie, parlamentarzystów naszego okręgu, który był specjalistą od wszystkiego, najwyższej rangi profesjonalistą, kiedy już zakończył swój mandat, powiedział, że znajdzie wszędzie pracę. No znalazł, ale nie na wolnym rynku, tylko w częstochowskim przedsiębiorstwie komunalnym. I to jest pan Marek Bart. Natomiast nieszczęście polega na tym, na to, na co zwracam ja uwagę niestety często, nieszczęście jest takie, że tydzień później, czy półtorej tygodnia później, dokładnie w tej samej spółce, na bardzo wysokim stanowisku został zatrudniony syn posła Szymona Wyszyńskiego. I powiem Państwu szczerze, że to pokazuje to, o czym mówiłem w Sejmie, że ta choroba obezwładniania państwa, zajmowania spółek, zawłaszczania państwa, ona schodzi później gdzieś na samorządy i partie się tym łupem dzielą. To jest nieszczęście. I proszę zwrócić uwagę, byśmy się zwrócili o to, żeby obaj panowie, no bo nie mieliśmy dylematu, czy mamy strzelać w jednego, w tym znaczeniu, że mamy pytać o jednego. Nie, no, interesowali nas obaj. I zapytaliśmy oczywiście o zakres obowiązków, o działalność, o metodykę przyjęcia, no wreszcie o pensję, bo to też nas interesowało. Oczywiście w obu wypadkach nam odmówiono. Przypominam, że wiceprezesem jest pan Sabat, więc tam się przeplatają te wpływy Platformy, PiS-u, jak widzicie Państwo, SLD i Bóg wie czego tam jeszcze. Natomiast oczywiście musimy mieć świetnie udokumentowany wniosek o informację publiczną, bo mam chyba najlepiej w Polsce udokumentowany, taki naprawdę z orzecznictwem. Mimo to otrzymaliśmy odmowę, żeby uśmiesznie powołano się na wyrok, który gdyby doczytał do końca ten, który nam to pisał, to by zobaczył, że on dokładnie nam nakazuje udostępnienie tych danych, no ale to świadczy o jakości prawników w częstowskim, chyba rozumiem, że to prawnicy częstowskiego przedsiębiorstwa komunalnego czynili. No i oczywiście poszliśmy z tym do sądu, czyli za miesiąc będziemy mieć rozstrzygnięcie, może dwa maksymalnie, i my wygramy to. Pewnie przedłuży się do pół roku, ale tak czy inaczej w takiej gazetce, która jest raz na trzy miesiące przez nas wydawana przez biuro, pokażemy dużymi literami. Pan Marek Bart, specjalista, zarabia tyle naście na miesiąc, a pan Giżyński Łukasz tyle naście. My to pokażemy, dlatego że nie ma świętych krów. A rozsądek? Słucham? Rozmowa już nie ma sery? Ale o kim pan mówi? O rozsądku. Ale o którym rozsądku pan mówi? No, synu. Pani Halina Rozsądek ma dwóch synów. No to dobrze, o jednym mówię, bez imienia. Ale o którym pracującym gdzie? No w spółce niskiej. Tak, proszę pana, właśnie zabraliśmy się ze spółki częstochowskie i robimy tak zwaną mapę nepotyczną, czyli pokazujemy nazwiska, umowy oczywiście, próbujemy udostępnić ten materiał obywatelom. Ja nie badałem kompetencji pana Rozpątka. Nie mam pojęcia, czy on ma kompetencje, czy nie. Daj Boże, żeby miał, ale no, rozumiem, że mamy się nie wstydzić i odwrotnie, więc w takiej mapie się znajdzie. Jak najbardziej, wszystkich uwzględniamy. Bezpartyjnych, partyjnych, mistrzów i mniej mistrzowskich ludzi, powiązanych z Kościołem, mających Bóg, honor, ojczyzna na ustach, wyświechtanie i tych, którzy tego hasła nie mają. Każdy znajdzie się na widelcu, jeśli uznaje, że państwo albo samorząd jest dobrym sposobem do dorobienia. Przykro mi to mówić, ale tak, nie ma takich pogodziągów, też państwo szanowni państwo, spółek komunalnych w Częstochowie mamy powyżej. Nie, wodociągi działają na terenie Palonii. Są palone. Oczywiście, że tak. Te prezesi zarabiają. Szanowni Państwo, oczywiście, że tak. Tym bardziej, że to nie jest tajemnicą, że spółka wodociągi jest pewnego rodzaju przechowaniem pewnej struktury i powtarzają się w sposób szczególny pewne nazwiska. Jest jasne, podobnie jak inne przedsiębiorstwa komunalne w Częstochowie.
Tylko, szanowni państwo, chodzi o to, żeby pokazać to w pełni, w całościowo i pokazać. No proszę, mamy taki materiał, polecam państwu taką stronę, jawny Lublin chyba, tak? Gdzie się, w ogóle nie ma tutaj żadnych problemów. Podobnie jest z Gdańskiem, Słupskiem i Wadowicami, gdzie się uwzględnia takie rzeczy. Tam nikt nie myśli, czy można je udostępniać, czy nie. Tam się po prostu to udostępnia. I wbrew pozorom, na przykład, gdybym wrócił do umów cywilnoprawnych, no my mamy konkretne odpowiedzi trzech włodarzy miasta, że to żadne koszty, nie ma żadnych kosztów. Po prostu urzędnik został wydelegowany do jakiegoś zadania i on sobie poradził. Także tutaj nie ma dodatkowych kosztów. Nie możemy jakby dać się zwariować, że to będzie jakieś gigantyczne koszty, które są nie do pożenienia z obowiązkiem urzędnika. Ja sądzę, że urzędników jest za dużo. Zdecydowanie za dużo, w związku z tym na pewno wygospodaruje się parę godzin na to, żeby udostępnić umowy cywilnoprawne albo ewentualnie. No my już bierzemy na siebie mapę empatyczną okręgu 28, bo to będzie dla nas najbardziej istotne. I tyle, jeśli chodzi o lokalne działania. Układa nam się bardzo dobrze z wójtami, z radami. Wszystkie mapy, które państwo widzieliście, otrzymali burmistrzowie. Wysyłamy je poszczególnym radnym również. On ta mapa jest w sposób elektryczny dostępny, można ją sobie ściągnąć, można z nią robić, co się chce, można ją przedrukowywać, byleby tylko uwzględnić, że ona powstała w biurze. To wszystko, albo dać się jakiś odnośnik. Czyli zgodnie z prawem autorskim można po prostu robić na zasadzie pełnej, wolnej licencji wszystko. Natomiast nie wiem, czy państwa interesuje i ciekawi to, co dzieje się w ogóle w ruchu Wiza, bo to od początku jakby stanowi pewnego rodzaju wartość, ja mówię, wartość dodaną w parlamencie i chyba się nie mylę, bo ostatnio spotkałem się z zarzutem na debacie w Sosnowcu, że no i proszę zobaczyć, że Kukiz w zasadzie część głosuje za, część przeciw, a część się wstrzymuje. No szanowni państwo, jeśli to jest zarzut dla parlamentarzysty, no to ja sądzę, że właśnie to jest dowód na partiokrację. Dokładnie, bo partie głosują en bloc. Jeśli PiS głosuje za, to Platforma przeciwko i odwrotnie. Tu nie ma żadnego znaczenia. Tu nie ma żadnej pracy merytorycznej tak naprawdę. Zresztą szybkość procedowania w Sejmie jest katastrofalna. To widać w regulaminie i w procedurze. Proszę sobie wyobrazić, że mieliśmy do czynienia z ustawami, które procedowano w ciągu trzech dni. Trzech dni w parlamencie. Co jest kuriozalne, głupio bym powiedzieć. Tego się nie da po prostu zrobić dobrze. No i później po dwóch tygodniach była nowelizacja do tej ustawy, która została dwa tygodnie wcześniej uchwalona w ciągu trzech dni. Ta szybkość procedowania jest zabójcza i tu jednomandatowe okręgi zrobiłyby dużo dobrego. To jest moje przekonanie. I zmiana regulaminu już niedługo, czyli na wtorkowym posiedzeniu, środowym posiedzeniu być może, a na pewno za dwa tygodnie, wprowadzamy zmianę regulaminową. To znaczy, PiS pokazał, że chciałby zmienić regulamin w ten sposób, żeby procedowanie spowolnić. Ale w jaki sposób? Dość umiejętnie. Nie wiem, czy państwo widzieliście, że bardzo często jest sala parlamentarna pusta. Tak? To nie jest efekt tego, że parlamentarzyści na przykład siedzą i coś tam robią złego. Tak? Tak naprawdę są na komisjach sejmowych. Jest to absurd kompletny. To znaczy, ja mam takie sytuacje, gdzie powinienem być w trzech miejscach naraz. No to jest oczywiście niemożliwe. W związku z tym zgłaszamy taką poprawkę, a tam będzie sporo zmian regulaminowych, które mają usprawnić procedurowanie i przede wszystkim takie rzetelne podejście do problemu. Nawet kosztem dodatkowego dnia w parlamencie. Trudno, żeby komisje spotkały się tylko we wtorek, czyli przed dzień sesji i w ostatnim dniu, czyli dwa dni plenarne, żeby były całkowicie do posiedzeń plenarnych, żeby parlamentarzyści byli. Wtedy, jeśli kogoś nie będzie, no to nie będzie wytłumaczenia, że jest gdzieś tam, bo obowiązkiem parlamentarzysty jest siedzieć na sesji. Ale ja miałem ostatni, czy poprzedni tydzień taki, że w ciągu dwóch dni nie wiem, czy będę jego dzień na sali. Z powodu komisji, podkomisji, które miałem i spotkań, które miałem. Także zupełnie nierzetelny system. Źle funkcjonuje polski parlament. Źle. Być może o to chodzi, żeby on źle funkcjonował. Ruch Kukiz zaczynał z 41 posłami. Od razu jedna osoba nie wstąpiła do klubu, to jest pan Janusz Sanocki. Jak państwo wiecie, w trakcie chyba po niespełna, tak, blisko dwóch miesiącach odstąpił do nas jeden kolega i przyszedł do Nowoczesnej, co nie jest dobrym sygnałem przede wszystkim dla kolegi. Nie ma wątpliwości. No bo to jest tak, jakby przejść z jednej strony na drugą tak naprawdę. Natomiast no, na pewno czwartek ubiegły państwa w jakiś sposób dotknął, bo to jest grillowane. Partie polityczne mając media, są w stanie przedstawiać państwu swój własny obraz tego, co stało się w czwartek.
Natomiast ja powtórzę, bo ja byłem tam i widziałem, co się działo i jak to funkcjonuje. Partie polityczne chcą grillować dla państwa, czyli przedłużyć spór o Trybunał Konstytucyjny jeszcze przez pół roku co najmniej. Ja sądzę, że do grudnia. Bo w grudniu rzeczywiście mogą nastąpić zmiany Rzeplińskiemu, prezesowi Rzeplińskiemu już minie kadencja. W związku z tym podejrzewam, że do grudnia ten temat będzie grillowany. Po co? No po to, żeby nie zająć się takimi konkretnymi rzeczami, czyli ZUS-em, czyli podatkami, tymi 3 milionami. To nie jest demagogia, szanowni państwo, bo już rząd w tej chwili pracuje nad tak zwaną polską bez PIT, czyli przymierza się, to będą 3 projekty, przymierza się do projektu unifikacji podatków. Czyli to, co wydawało się kosmiczne, kiedy my mówiliśmy o tym 2-3 lata temu, Polska bez PIT, tak? Abstrahuję oczywiście od późniejszych faz, bo jak państwo wiecie, z PIT-u no, jest dość duży udział dochodów gmin, tak? To jakby odrzucamy, to na razie nas to nie interesuje. Tylko można zrobić to tak, żeby skonstruować tak podatek, żeby on nie był przede wszystkim uciążliwy dla ludzi, a poza tym, żeby był jeden. No. Liczba obciążeń, którą mają Polacy, to procentowa jest ponad 60%. Tak? Natomiast proszę pamiętać o tym, że gdybyśmy przeliczyli te wszystkie podatki, to tak naprawdę no, to są podatki razem z podatkami pośrednimi i akcyzami, to może być nawet 68%, 67% obciążeń. I to jest tragedia, bo w zasadzie no, widzicie państwo, ile ludzi młodych wyjeżdża za granicę i tam się gdzieś da to zrobić. Tak? Tym bardziej w państwie biednym powinno się obniżać podatki, a nie podwyższać. Czego jesteśmy świadkami niestety. Zauważyliście państwo, że już od 2 czy 3 lat powinno nie być VAT-u podwyższonego. On był tylko na pewien okres podwyższany. No niestety jest po staremu, a dodatkowo ostatni budżet jest zmasakrowany największym absolutnie deficytem budżetowym, jaki miała w historii Polska. I to też nie jest dobra wiadomość, no bo kiedyś te pieniądze trzeba spłacać. Ja wiem, że czasami politykom się wydaje, że można myśleć perspektywą 4 lat, ale no niestety te długi zaciągane, no to po prostu perspektywa na 100 albo 10 lat, które będziemy musieli spłacać. Czy będą musieli te długi jako obciążenia stałe w budżecie ujmować następcy, nieważne kto nim będzie, ale to jest zabójstwo. Więc no, w czwartek zdarzyło się to, co się zdarzyło, czyli pewnego rodzaju próba kontroli nad naszym klubem i świetnie sobie z tym poradziliśmy. No, jedynie państwa mogę przeprosić, bo akurat jestem tą osobą, która wnioskowała o usunięcie na początek o to, żeby pani Małgorzata Zwiercan zdała mandat. No tak byłoby uczciwie, to było pół godziny po tych działaniach, kiedy poprosiłem, żeby klub został zwołany i byłem osobą, która... Zresztą to się spotkało z całkowitym zrozumieniem. Wszyscy uznali, że powinna rzetelnie po prostu zdać mandat. Tyle, tak się to robi. No ale pani Małgorzata się nie zdecydowała na to, szkoda, za co przepraszam, w ogóle za zachowanie, bo parlamentarzysta, który głosuje na 2 ręce, to jest dyskwalifikacja czegokolwiek, tego nie można w żaden sposób tłumaczyć. Ja bym na jej miejscu, kiedy już bym się zdenerwował w ten sposób, żebym zagłosował, no to w ogóle bym się nie zastanawiał, tylko zrezygnował z mandatu, bo to jest po prostu wstyd, tak po ludzku. Pani poseł, ja myślę, że zachowanie pana posła też chyba było nie w porządku. Ale dlaczego? To znaczy, co robiłem takiego złego? Nie o panu mówię, o tym dokładnie. Ale nie odbierzmy. Pana Kordala. Szanowni państwo, ja widziałem te okoliczności, nie widziałem, jak pani Małgorzata Zwiercan głosowała na 2 ręce. Ja widziałem później, chyba Wirtualna Polska to nagrała, jak pani Zwiercan się denerwuje. Sytuacja została przedstawiona przez pana Kukiza i ona taka jest, bo mamy chyba z 10 czy 11 źródeł. Tak to wyglądało. Ja na pana Kornela Morawieckiego nie chciałbym narzekać, to jest człowiek legenda, tak? Oczywiście legenda niczego nie usprawiedliwia. Ta dysfunkcyjność pana Kornela, który gdzieś tam w jakiś sposób powiedział, że raz powiedział coś, drugim razem coś innego, mi się nie podoba. Natomiast ja lubię takie jasne, czytelne sytuacje. Pani Małgorzata zrobiła coś, co nawet gdyby... Dla mnie jest to niezgodne z prawem, dlatego że jest to jednak sfałszowanie czegoś, co jest, stanowi dokument elektroniczny. I szczerze mówiąc, to podpada pod kodeks karny. Ale nie wiem, jak się ktoś tam będzie robił. Nie chciała również niestety jakby zawnioskować o zniesienie swojego własnego immunitetu, bo to akurat parlamentarzysta może zrobić. Nie może się rozrzec, ale zawnioskować. Tak? Wtedy sobie jakby parlamentarzysta mówi, tak, nie chcę tego immunitetu, są 2, nie chcę i proszę, żeby mnie normalnie dochodzono procedury, tak jak wobec normalnego układu. I mnie się zrobiło trochę przykry, bo tak się nie powinno robić. No, skoro się już zdarzyło,
No to wnioskowaliśmy również o to, żeby panią Małgosię z Wiercami wykluczyć. Ja podkreślam, że ona jest bardzo sympatyczną osobą, naprawdę, świetną, ale nie wolno wybaczać takich błędów, bo to jest za pierwszym razem się wybacza, a później już wszyscy będą głosować, no może nie na cztery ręce, ale jakby bardzo łatwo nam będzie przekraczać tą barierę, że no w zasadzie możemy, tak? No nie możemy. Dlatego... Słucham? Wielu przestępców też jest bardzo sympatycznych. Ale na początku prawo powinno po prostu ponieść konsekwencje. To znaczy na razie jest wszczęte dochodzenie prokuratorskie. Póki ktoś nie jest, oczywiście na razie nawet nie ma statusu podejrzanego, tak? Później będzie to status podejrzanego, oskarżonego, wreszcie ukaranego i wtedy będziemy mogli ją nazywać przestępcą. Natomiast na ten moment to już procedura immunitetu musi być rozwiązana. Natomiast na ten moment dla mnie jest to przestępstwo. Ja nie mówię z jakiego powodu to było robione, no bo to Państwo widzieliście. A z punktu widzenia politycznego, no dla nas jest to trudne, ponieważ tu chodziło, ja Państwu powiem o co chodziło. No tak naprawdę brakowało ludzi na sali i prawdopodobnie mówi się w kuluarach i my o tym też żeśmy dyskutowali, że powinno być przejrzenie całego monitoringu, ponieważ mamy wątpliwości, czy nie było więcej osób głosujących na cztery ręce. Ale jak Państwo wiecie, monitoring nie jest kompletny. Dziwnym trafem akurat ten. No jak Państwo wiecie, tu wielka cześć Panu Prezydentowi Rzeczpospolitej, że Pan Prezydent wystąpił z takim pytaniem, czy ten wybór jest wyborem ważnym z punktu widzenia nie tylko tego, co się stało, ale czy nie było takich sytuacji więcej. Można wywnioskować chyba z drugiego punktu Pana Prezydenta listu, który skierował do Marszałka, ale Marszałek uznał, że nie. Pan Sawicki mówił publicznie, Pan chyba Piechociński też, że takich wypadków było więcej, stąd wystąpienie o monitoring. My też występowaliśmy i na konwencie seniorów występowaliśmy o to, żeby sprawdzić monitoring. Po prostu, dla pewności, żebyśmy zobaczyli, czy ktoś jeszcze więcej nie głosował. Z naszego klubu niestety jeszcze przez pół godziny koleżanka głosowała, a później już nie było w naszym klubie, nie ma jej w naszym klubie. Tyle. Tak wygląda sytuacja z ubiegłego czwartku, żeby Państwu wyjaśnić. Natomiast jeśli macie Państwo pytania do tej części, to śmiało odpowiem. Tylko czy ona spróbowała w Sejmie na chwilę? Nie mamy prawa jej wykluczyć z Sejmu, dlatego że mamy pojęcie tak zwanego mandatu wolnego, czyli parlamentarzysta nie może być przez innych parlamentarzystów wykluczony ani w jakikolwiek sposób ograniczony. Tak? Wprawdzie byli politycy, którzy próbowali wekslować swoich kolegów. Może być. W jaki sposób? Marszałek w Sejmie może usunąć posła z sali. Ale z sali to nie znaczy z mandatu wolnego. To co było, gdybyśmy szli tym tokiem myślenia, no to gdyby nam się zrobiło słabo, no to w takim razie zawieszamy mandat, bo wychodzimy z sali, nie? No to zupełnie coś innego, tak? Oczywiście marszałek nie ma do tego prawa, może wykluczyć z obrad zgodnie z regulaminem, ale tylko wtedy w sytuacjach wyjątkowych. Oczywiście od marszałka zależy, jakie to są sytuacje wyjątkowe, prawda? Bo te upomnienia czasami idą szybko, czasami niektórzy mają pozwalane na więcej, ale no, szanowni Państwo, nie jest źle tak tragicznie z tym parlamentem polskim, bo no to się tak tylko wydaje, Państwo, byście zobaczyli parlament ukraiński, czy tajwański, czy naprawdę nawet czasami francuski wbrew pozorom. To nie jest aż tak bardzo słodko, jak nam się wszystkim wydaje. I nie jest tak bardzo tragicznie. Wiele się zmieniło, wiem, że są legendy o parlamencie, ale to tak już nie do końca funkcjonuje. No, skoro cieszymy się tą najstarszą, jedną z najstarszych demokracji, która miała jedną z pierwszych instytucji, no to w zasadzie chyba powinniśmy mieć prymanie porównywać się do Tajwanu, Tajlandii czy Ukrainy. Znaczy, wie pan, to zależy, na czym pan opiera słowo najstarsze, tak? Oparłem wprost o konstytucję, jeszcze go mają, tak? Powiedziałem, że skoro jesteśmy jedną z najstarszych konstytucji w Europie, no to w zasadzie trochę trudno porównywać się do krajów, które mają badanie, takie jak Tajwan, czy... Ale ja też użyłem sformułowania Francja tutaj. I powiedziałem na przykład o francuskim. Wchodząc w dyskusję, oczywiście to nie jest tak, że mamy aż tak dobrą i taką bardzo starą konstytucję, tak? Jesteśmy tym bardzo demokratycznym krajem, bo ta konstytucja zawęziła jeszcze pojęcie demos szlacheckiego, czyli innymi słowy była, szczerze mówiąc, ograniczyła liczbę o 70-75% tego, co było wcześniej. Konstytucja 3 maja, proszę nie mieć wątpliwości, jest przeceniana w Polsce, jest zideologizowana. Niewiele osób o niej wie prawidłowe informacje i w związku z tym ciągle mówimy trochę tak mitologicznie o tej konstytucji. Mimo że jak się tak dokładnie, dobrze przeczytamy, to szanowni Państwo, jedyną, może nie, ale po raz pierwszy, muszę zobaczyć, ja nawiążę do tego, że mam wolność osobistą, tak? Ja mam pochodzenie
robotniczo-chłopskie. Ja się zastanawiam, czy królowie Rzeczpospolitej dali wolność i szlachta dała wolność moim pradziadom. Nie, szanowni państwo, dał tą wolność Napoleon oczywiście, dekretem grudniowym i kodeksem Napoleon. Polska niestety nie dała tej wolności chłopom, także niestety podkreślała jeszcze przywiązanie tych chłopów do ziemi, więc nie mitologizował ogólnie rzecz biorąc tak zwanej demokracji. Ona jest wprawdzie szlachecka, no ale powiedzmy to nie jest model, który mi odpowiada. Amerykańska, republikańska to tak, wszyscy są równi, super. Do Amerykanów wolałbym się porównywać, zwłaszcza z punktu widzenia parlamentu. No i tyle. Ale tam jest system jednomandatowych okręgów wyborczych. Macie państwo jakieś pytania do tego, co teraz powiedziałem, czy do tego, co przedstawiliśmy? Może jakieś ciekawe sytuacje się tutaj... Proszę. Chciałbym, żeby pan się odniósł do tego czwartku jeszcze, o którym pan wspominał, bo chwilę wcześniej pan powiedział, że każdy z was ma wolność, może głosować jak chce, jest jednoosobowym właścicielem swojego głosu. Tak to można odnieść. Chciałbym, żeby się pan odniósł do tego, co się wydarzyło właśnie w ten czwartek, gdzie wszyscy, z wyjątkiem niewielu, wyjęli te karty z czytników i zachowaliście się wtedy jak partia. Jak się to ma w tym kontekście? I wspomniał pan również o podatkach w tej części, o obniżeniu tych podatków. Gdyby pan mógł coś więcej o tym obniżeniu, na czym to miało polegać? Szanowny panie, kiedy podejmuje się na przykład uchwały sejmowe i one czasami są przyjmowane przez aklamację albo głosuje 440 parlamentarzystów, bo 20 ich nie ma, to moglibyśmy powiedzieć, że zachowujemy się jak partia. Po co było wyciągnięcie kart? I nie tylko byłem tym wyciągającym karty i zrobiłbym to dokładnie to samo, jeszcze raz. Ja panu powiem dlaczego. Dlatego, że mamy do czynienia z takim walcem. Ten walec myśli, że jest najmądrzejszy na świecie. On jest dobry. Sprzątanie po 8 latach Platformy i PSL-u to jest żmudne zadanie. Ale pycha, która temu towarzyszy, niszczenie poprawek w komisjach, kiedy myśmy ratowali państwu na przykład ustawę o ustroju rolnym, ustawę leśną, kiedy ratowaliśmy wiele innych. Dzień dobry, proszę bardzo. Zapraszamy. Nawet jeśli pani jest zaskoczona i przyjmowali regulacje, to nic się nie stało. I dobrze, cię zapraszam. Więc chciałbym państwu powiedzieć, że tak, wyciągnęliśmy tą kartę. To była chwila, kiedy przede wszystkim próbowaliśmy zareagować na, w naszym przekonaniu, brak rozwiązania problemu Trybunału Konstytucyjnego. Na czym to polega? Proszę zwrócić uwagę, ja muszę wytłumaczyć strukturę. W jednych mediach macie przedstawiane to w bardzo jednostronnie i w drugich mediach dokładnie odwrotnie. Nie przebija się natomiast jedyny rozsądny, dwukrotnie już składany, dwa pomysły rozwiązania tego problemu konstytucyjnego. I złożył je mój klub. Dlaczego się nie przebija? Ponieważ zakończyłby się cały spór. A tu nie chodzi o to, żeby spór zakończyć. Tu chodzi o to, żeby ten spór kontynuować, bo wtedy nie będziemy się zajmować spółkami komunalnymi. Na przykład. I nie zobaczymy, że dzieci, wujkowie, pani pielęgniarka znajoma zostaje szefową rady nadzorczej PG na przykład, tak? Przedsiębiorstwa, które ma kilkadziesiąt miliardów obrotu. Więc wtedy będziemy się zajmować Trybunałem, a nie będziemy się zajmować takimi rzeczami. Nie będziemy czyścić państwa. I szanowni państwo, no, proszę zwrócić uwagę. Platforma mówi o demokracji, o działaniu nowoczesna też, ale proszę zobaczyć, od czego się to zaczęło. 25 czerwca było powołanie, zmiana w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, która prolongowała i pozwoliła zmieniać. Wtedy profesor Rzepliński uznawał tę ustawę, czyli procedował na podstawie konstytucji ustawy o Trybunale, a późniejszy już nie uznaje, nie wiem czemu, nowelizacji. A 16 października, na ostatnim posiedzeniu poprzedniej kadencji, Sejm dokonuje wyboru sędziów. Ale proszę zobaczyć, kiedy ulega zakończeniu ich 9-letnia kadencja. Dopiero w listopadzie. Pierwsza sesja Sejmu była 14 listopada, pierwsze posiedzenie. I gdyby prezydent Duda 5 listopada powołał Sejm, a miał do tego prawo, to tego problemu w ogóle by nie było. Chociaż sądzę, że Platforma i PSL wymyśliłyby i Nowoczesna, wymyśliłyby jakiś super sposób, żeby to obalić. Bo poziom ogłupiania społeczeństwa jest wysoko sinusoidalny. To znaczy, tu nie, w ogóle nie liczy się prawda. Nie mówię, że tacy my jesteśmy fantastyczni, ale my pokazaliśmy dwa rozwiązania. No i proszę zobaczyć, macie 5 państwo sędziów,
którzy byli wybrani w poprzedniej kadencji. I w to wchodzi jeszcze trybunał, gdzie staje się sędzią we własnej sprawie. No bo współtworzy tą ustawę. Pan profesor Szybkiński brał udział w tworzeniu tej ustawy na poziomie legislacyjnym. No i idąc dalej, szanowni państwo, wtedy PiS zaczyna. Nieprzyjęta jest przysięga, to państwo wiecie, tak? Ale proszę zobaczyć, do czego nikt nie chce się przyznać. No, czyli mamy tak naprawdę realną kadencję, wychodzi, mamy realnie 18 sędziów i my wybieraliśmy 19 w czwartek. Zapytam państwa, czy wybranie sędziego na 9 lat to jest poważna sprawa, czy nie? Poważna. Bardzo. A proszę sobie wyobrazić, że ten sędzia w komisji drukowej, czyli tam w tym iPadzie, pojawił się w środę o 23:00, czyli tak naprawdę realnie nikt nie wiedział, że będzie procedowane to w czwartek, tak? Poszła taka informacja, natomiast pod obrady on został wciągnięty rano, rano. No to teraz proszę mi powiedzieć, czy poważne jest w ogóle głosowanie takiej osoby? W moim przekonaniu nie. W moim przekonaniu nie. I stąd decyzja, kiedy wychodzi mecenas Długi i prosi pana Kaczyńskiego, żeby nie procedować, bo będziemy 19 sędziego. My nie wiemy, my mamy na ten moment 19 sędziego, bo jedna strona mówi, że ma 15 minus 1 i będzie 15, a druga strona mówi, że ma 8. Nie, mamy 19 w tej chwili. Stąd, szanowni państwo, ja tutaj skracam wyraźnie, bo tutaj jest wiele jeszcze problemów, o których nie mówiłem. Oto orzecznictwa Trybunału, który mówi, wyrażasz braku na przykład rozstrzygnięcia w postaci promulgowania tego wyroku Trybunału. No nie mamy go opublikowanego. Początkowo byłem zwolennikiem, żeby go nie opublikować. Teraz nie ma innego wyjścia, trzeba go opublikować. Trzeba go opublikować. Dlaczego? Dlatego, szanowni państwo, że nie ma innej możliwości na odejście z pata konstytucyjnego. Nie ma. Nie ma. Rozwiązać. Rozwiązać. Referendum. Gdyby świat był taki prosty, jak pan mówi, to niewątpliwie wszyscy mogliby to robić. No ja pana zapraszam w takim razie na komisję, żeby pan przedstawił swoje projekty. Natomiast wie pan, jednym zdaniem nie załatwia się skomplikowanych spraw. Niestety, życie nie jest takie proste. I materia konstytucyjna nie jest taka prosta, bo akurat miałem przyjemność uczyć konstytucji. Wie pan, w tych 240 kilku artykułach, 250 niespełna artykułach, jest sporo takich rzeczy, które wydają się proste, a na jednym zdaniu naprawdę mamy informacji sporo takich, których, proszę mi wierzyć, musi się państwo nie spodziewać. No według pana posła, ilu jest sędziów w Trybunale Konstytucyjnym? Jeszcze raz? Ilu według pana posła jest sędziów w Trybunale Konstytucyjnym? No, musimy uznawać procedowanie. Jest pytanie, w jaki sposób to uznajemy. Tak? To jest trudna materia. Według mnie jest w tej chwili 19. No ale tych, co jeszcze było wybrane wcześniej? No ale wcześniej nie do końca. Tak, ja zdaję sobie sprawę. Z tym, tak? Z tymi. Jak ich razem weźmiemy razem, to jest ich 19. A którzy mogą orzekać? Jeszcze raz? A którzy mogą orzekać? Ale według której ustawy muszę powiedzieć? Jak której obowiązuje? Tak, która obowiązuje, no. No właśnie, to jest problem. Wiecie państwo, bo zmiana tej ustawy jest już po zmianie w składzie. W związku z tym pytanie, czy Trybunał Konstytucyjny powinien orzekać według tej ustawy, czy nie powinien. Ja powiem panu szczerze, mógłbym sprowadzić do pana tezę, takie sformułowanie. Jeśli Sejm by uznał, i ja jestem tego wielkim zwolennikiem, że sytuacja nabrzmiała, to powinien to przeciąć i rozwiązać Trybunał. I to się znalazło rzeczywiście w naszym postulacie. On wygląda tak. W związku z tym, że pan, proszę nie mieć wątpliwości, że PiS chce odpartyjnić te Trybunał. Proszę nie być naiwny. PiS nie chce odpartyjnić. Chce zawłaszczyć się do swojej. Przecież to robi już. Oczywiście, że tak. Więc dlatego nikt nie chce się zgodzić na 2/3. Nikt. Oprócz klubu Kukiz. Który to proponuje, mówi, ale to jest dobry sposób. Dlaczego? Bo będzie szeroki konsensus. 2/3. A nie. Bo nie można grać. My zaproponowaliśmy, żeby tych 19, bo wszyscy mają swoje racje. Tych 19, czy Platforma robiła skok z PZL? Tak, robili skok na Trybunał, żeby zatrzymywać wszystkie zmiany. To jest oczywiste, przecież jasne. Tylko, że widzicie państwo, jak teraz to rozwiążemy. Problem polega na tym, że wielu polityków chce za wszelką cenę rozwiązać to nie w parlamencie, a wiecie państwo gdzie?
na ulicy, wypuszczając Komitet Ochrony Demokracji, finansując to z dziwnych źródeł. Ja nie wiem, w czym jest problem. Chcą rozstrzygnięcia na ulicy. Na ulicy się jeździ, szanowni państwo. To jest bardzo śmiertelne, niebezpieczne zjawisko, gdzie się napuszcza Polaków. I na pewno państwo zobaczyliście, że nawet przy stołach rodzinnych inaczej ludzie się zachowują. Czemu? Ponieważ jeden jest za, po tej stronie, drugi jest po tej stronie. Więc w takich wypadkach należy ten wrzut przeciąć. Taką propozycję my żeśmy złożyli. 2/3 zaprzysiąc wszystkich, którzy zostali i po 60 dniach wygasić wszystkie 19 mandatów, po czym wygrać 18-składowy Sejm, przepraszam, Trybunał Konstytucyjny, tak? Bądź 15. Myśmy byli skłonni do wielu, nie ma to żadnego znaczenia, tylko wygasić wszystkim z bez możliwości ich kandydowania, czyli mamy nowych zupełnie ludzi, ale przy 2/3 i żadna partia nie była, nie chciała takiego rozwiązania, bo to by oznaczało, że nie można upartyjnić tego. A my go mamy w tej chwili upartyjnionego. Tak? I ja znam tą historię. Od 82, 5 roku życia Trybunał był pewnego rodzaju wytrychem. Tak. Tylko trzeba pamiętać o tym, że wszystkie strony nauczyły się takiego mechanizmu, tak? Że to teraz to będzie nasze. I wszyscy myślą dokładnie tak. A poza tym twierdzę, że pycha kroczy pod przerupadkiem, który następuje szybko. I teraz to a propos tych działań, tego 19 sędziego. I wrócę do czwartku. Kiedy ludzie proszą, kiedy nasz klub jest merytoryczny, w związku z tym wiele pomysłów wspieraliśmy, ale nie będziemy wspierać pomysłów pod tytułem Nowy Ustrój Rolny, bolszewickiej ustawy, ani Nowy Ustrój Leśny, też bolszewików nie będziemy wspierać, socjalizmu też nie. No i 19 sędziego też nie chcieliśmy wspierać. Za późno, źle zgłoszony, nie mieliśmy czasu się zapoznać z nim, absolutnie. I my nie, doskonale wiemy, kto to jest. To jest całkiem dobry naukowiec. Tylko pytanie, czy możecie się państwo zgodzić, że w czwartek, kiedy miało w ogóle nie być obrad, bo piątek było 1050-lecie w Poznaniu, wrzuca się głosowanie i z zaskoczenia wrzuca się no naprawdę poważną sprawę, jakim jest sędziego Trybunału, no to jak państwo byście zareagowali? No to my zareagowaliśmy w moim przekonaniu prawidłowo. Kiedy widzieliśmy, że na sali nie ma wszystkich parlamentarzystów z PiS-u, mimo że prosiliśmy, żeby nie procedować, odłożyć o 2 tygodnie, postanowiliśmy i to rzucone jest przez Piotra Apla z naszego klubu, pomysł, który zaakceptowali wszyscy. Bardzo dobrze, wyciągnąłbym jeszcze raz taką kartę. PiS, oczywiście, który mówi teraz o hipokryzji, robił to dwukrotnie w 2 kadencje wstecz. Tylko teraz oni mają taką metodę, że ewaporują, to znaczy wymarzą, pewnie za chwilę internet też wymarzą, że tego nie było. Oczywiście, że wyciągali kartę koledzy z PiS-u. Z Platformy też wyciągali, wszyscy wyciągali. Tylko oni mają, wszyscy się chronią za brak pamięci i Bóg, honor, ojczyzna. Za hasła. Natomiast z uczciwością, naprawdę, proszę mi wierzyć, jest bardzo różnie. A jak się ma media, to później można kłaść do głowy ludziom, jak brzydko się zachowali. Tak, wyciągnęliśmy kartę, jest to normalna obstrukcja parlamentarna, co to było. Próba uniemożliwienia głosowania. Tyle. A czy dogadaliście się państwo w tej sprawie z klubem Nowoczesna? Ale, jeżeli tak, czy co? Czy... Został pomysł. Co to znaczy dogadali się? Chodzi mi o ten taki, przepraszam jeszcze, że wejdę słowo, ale chodzi o ten taki znaczący uścisk dłoni pana Pawła Kukizajewicza. Znaczący uścisk. Wyglądało to, miałem z człowiekiem, który 3 godziny okupował moje biuro, to był przewodniczący, okupował, blokował mi biuro 3 tygodnie temu, to jest współpracownik pana wiceprezydenta w Częstochowie, to jest ta cała młoda gwardia LSD, LSD. To ja miałem znaczący uścisk z tym człowiekiem, który trwał 5 minut, ponieważ zablokował mi na pół godziny wjazd do z biura o godzinie 23.30 i stał do 2 w nocy, była interwencja policji. Tam był już znaczący uścisk z głowy. Jak wiecie państwo, jak wygląda zatoka parlamentarna, czyli ten dół parlamentarny? No naprawdę tam jest ciasno, nie wiem, czy państwo zauważyliście. Znaczący, czyli jaki? Czy było to dogadanie się pomiędzy wami, czy nie? No to pomysł, szanowni państwo, my odrzucenia pomysłu do głosowania, to było 1,5 minuty. No to jak państwo widzieliście, jak ten deal wyglądał? Co tak to wyglądało właśnie z przekazu medialnym, dlatego o to pytam właśnie. Szanowni państwo, jeśli państwo nie zobaczyliście, że dziennik, jak to się nazywa, bo ja telewizji Chwała Bogu nie oglądam, tak? Jak to się nazywa teraz? Wiadomości się to nazywa. Tak. Jeśli państwo nie zauważyliście, że wiadomości są całkowicie tendencyjne, no to szanowni państwo, mnie się podoba to, co Witold Gadowski powiedział wczesnym, ja mam piękny wpis, który powiedział, przepraszam, ja tylko pozwolę sobie dokończyć, żeby walczyć z tym,
mechanizmem, że telewizja zostanie przejęta nie teraz, narodowa będzie, no za chwilę będzie następny bolszewizm, czyli będą wam ściągać przez urząd skarbowy. Ja nie mam telewizji, nie będę płacił. Ale będzie zawłaszczanie telewizji. Macie państwo dokładnie to samo, to są socjaliści wierzący tylko. Oni muszą mieć, tak? Nie obrobią tego, muszą mieć. No i media widać wyraźnie, że idą w tym kierunku. No tak to było przedstawione, bo to jest bardzo korzystne. Druga strona to przedstawia bardzo korzystnie, czyli dogadaliśmy się raz. Tak? Bo wszystkim zależy na zniszczeniu tego klubu. Powód jest bardzo prosty. To jest jedyny, merytoryczny, no może oczywiście są, jest ogromna ilość merytorycznych osób w Sejmie, których należy szanować. Natomiast jedyny, który jest rozsądną opozycją. Kiedy jest dobrze, to dobrze. Kiedy jest źle, to będziemy głosować przeciwko PiS-u. Także dealu żadnego nie było. Tyle, ile myśmy na psuli krwi nowoczesnej, to ja nie sądzę, żeby była jakiegoś dealu, szanowni państwo. Przepraszam? Znaczy nie wiem, w zasadzie to było takie wrzucone. A, proszę powiedzieć, w pewnym sensie żałobne, bo skoro pani ogląda telewizji publicznie, to są pani, że jest tendencyjna, w zasadzie to dobrze. Ale przepraszam, bo ja nie rozumiem, za szybko pan mówię. Mówię, że przed chwileczką powiedział pan tak, nie oglądam w ogóle telewizji, bo nie mam to czasu. A chwilę później powiedział pan tak, wiadomości są tendencyjne. No tak, pan wie, że są tendencyjne, to nie ogląda telewizji. Proszę pana, to twarz nie ogląda, pan tylko w innych mediach, rozumiem. Znaczy, no, nie wiem, czy oglądam telewizję, czy taki wniosek jest uprawniony, prawda? Bo nie wiem, czy A równa się B, to w pana przypadku A równa się C, kiedy B nie równa się C. Znaczy, pan, ja tutaj abstrahuję zupełnie od moich sympatii politycznych, bo nie ma żadnych ani odpisów, ani do pani, tylko po prostu pytałem tak powiem profowo. Nie, to nie, macie, pan wie. Ja powiedziałem, nie oglądam telewizji w znaczeniu nie opłacania abonamentu. Natomiast w tym aspekcie użyłem tego sformułowania. Natomiast tak, no wiadomości oczywiście, to zresztą mój współpracownik powiedział, spójrz jakie są tendencyjne wiadomości, bo ja naprawdę nie oglądam wiadomości, tylko zobaczyłem dwa czy trzy odcinki, powiedziałem, no jasne, oczywiście władza się zmieniła, media się zmieniły, czyli ludzie wybierający przy mediach się zmienili, oczywiście, że tak. No kto ma media, ten ma władzę. No nie odczuliście tego państwo jeszcze? To mam media, ja tym przegrywam. Tak, każą panu mówić ci, którzy mają media. Niewątpliwie. To jest spójrz na Rona Hubera. Taki był skutek. Ja mam miała lekarzka. To się tylko tak państwu wydaje. To jest sformułowanie Karola Popera, takiego znanego filozofa. A jeszcze się chciałam pana tak zapytać, panie pośle, bo słyszałam, właśnie mam rodzinę też w Warszawie, że pan Petru i z PO i w ogóle z ten kodowcy ludziom płacą, żeby szli na te spotkania po ulicy, co mogą, po 300 zł. Ale to nie jest pytanie do mnie. Ja nie wierzę w oddolność ruchu kodu, ale to trzeba zapytać tych, którzy płacą, jeśli pani ma. Trzeba raz spróbować. Nie mam pojęcia. No musimy teraz, jak będzie, czy do 7 maja dojedziemy. Proszę bardzo. Zakładamy, że korupcja ma różnego rodzaju oblicza. No bo już stracimy, jakoś to może nam przele. Nie wiem, to pani musi zatwierdzić z Petrem. Nie wiem, być może tak. No. Ja nie szanuję tych ludzi. I wśród ludzi tak są ciekawości, dlatego że są pracownicy. Wśród ludzi z KOL-u są ludzie bardzo uczciwi również, tylko nie wiedzą, kto kręci tą górą. To jest moja opinia. Może ja już pani Komorowska chodzi na ten kod. Ja nie zrobię tego w ten sposób, no pani Komorowska ma prawo chodzić gdzie chce tak naprawdę. No. Jako córka wysokiego funkcjonariusza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego ma do tego prawo. W ogóle tam chyba jest nazwa tego kodu zła, powinien być raczej Komitet Ochrony Prawa, bo oni tutaj się powołują na prawo, tak? Że wszystko ten Trybunał Konstytucyjny musi być zgodny z prawem. Natomiast to tutaj posłowie PiS-u są bardziej za demokracją, bo wybrani demokratycznie przez społeczeństwo wybierają tych swoich sędziów. Więc tutaj troszkę nazwa taka jest, jakby było Komitet Ochrony Prawa, to była być. Chyba to z nazwami to tak bywa, że to zależy. To czasami bardzo przewrotne te nazwy. Tak, na przykład Platforma Obywatelska była tak obywatelska jak milicja. Prawo i Sprawiedliwość jest tak sprawiedliwe. No okej, okay. A Polskie Stronnictwo Ludowe jest jak wiadomo polskie, zwłaszcza wtedy, kiedy jest z ZSL-em związane.
CNSL to było, przepraszam, PSL to było przed wojną. Szanowni Państwo. SLD. Słucham? SLD. Tak, wszyscy są. Szanowni Państwo, hasła są fajne. Realia są takie, że trzeba umieć działać, a przede wszystkim umieć funkcjonować w społeczeństwie. A w społeczeństwie nie da się, i wrócę do podatków, nie da się funkcjonować wtedy, kiedy macie podatki lokalne wysokie, a przede wszystkim podatki, które są związane z trzema grupami podatków wynikających z ustawy, czyli CIT-owski, VAT-owski, PIT, który być może już niedługo zniknie. Bo my mieliśmy taki projekt Polska bez PIT, który dobrze, że jest przynajmniej wzięty po części na tapetę przez rząd. To być może, i w tym wypadku, jeśli PiS będzie mówił, obniżamy podatki, to ja będę klaskał nawet na... No dobrze, to jeżeli ten podatek rzeczywiście zniknie, tak jak pan mówił, ale czego będą, mówią o PIT-cie, jak w podatku dochodowym, to z czego będą samorządy finansowane? Według państwa oceny jako partii politycznej, czy też jako ruch polityczny? Po pierwsze, tak, nie jesteśmy partią polityczną. Okej, już panu wyjaśnię. Przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę z pewnego rodzaju analizy. I w jakiej sytuacji jest Polska? Polska jest w takiej sytuacji, że od 40-70 miliardów drenuje się podatku CIT-owskiego. Nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, ale szef Unii Europejskiej, ten taki zabawny facet, który zwykle ma tam dużo do powiedzenia, nazywa się Żygler. Kiedy był premierem Wielkiego Księstwa Luksemburga, to doszedł do umowy z wielkimi korporacjami i z 500 największych firm świata 300 podpisało opłacanie CIT-ów właśnie w Wielkim Księstwie Luksemburga. Ci, którzy tego nie zrobili, osoby prywatne, zostali im Panama na przykład, ale nie tylko Kajman i wiele innych, szanowni państwo. I o dziwo, ci politycy, którzy państwa narzucają i zarzucają państwa podatkami, zwykle korzystają z takiej firmy jak Kozak, jedna z, nie pamiętam jak się nazywa ta firma prawnicza, w każdym razie założył ją syn nazisty, SS-man. To jest ta firma panamska, kancelaria, w której drenował się pieniądze. Odpowiadając na pana pytanie, z czego będą, w dwóch aspektach, czy w ogóle będą pieniądze i na utrzymanie, i z czego będą finansowane budżety gminne. No bo one mają udział zarówno w PIT-cie, jak i w CIT-cie. Podatek PIT nie jest podatkiem efektywnym. I to jest udowodnione. Podatek PIT przynosi państwu polskiemu 17% dochodów wszystkich. Ściągalność tego podatku, czyli koszty obsługi tego podatku są tak duże. My mamy jeden z najwyższych kosztów opłat skarbowych. To znaczy całe utrzymanie, od prądu po piękne budynki, no proszę zauważyć, jakie piękne budynki to są urzędy skarbowe, zatrudnienie, obsługa, zobowiązania, które mamy. To są różne szacunki, tylko się nie da do końca dobrze policzyć, ale są szacunki takie bardzo mocno rozwarstwione, od 20-24% po 67 czy 77, nie pamiętam tego. Czyli w konsekwencji mówimy, że PIT nie jest podatkiem efektywnym. Od dawna wiadomo, że im mniej podatków, tym większy wpływ. Więc nasz pomysł jest taki, żeby pomóc gminom. O dziwo, proszę zobaczyć. Dwa pomysły PiS-u, obniżenie podatków, tak, już nie wchodzi w życie, ale również pomysł kwoty wolnej od podatku. I ona jest powiązana właśnie z PIT-em, no bo wtedy samorządy dostają o ponad 8 miliardów złotych mniej. Wszystkie. Jak to należy rozwiązać? No jest ustawa w Sejmie, zresztą obywatelska, która mówi, w jaki sposób zmienić opodatkowanie, przepływ, transfer pieniędzy. Czyli no, trzeba byłoby zdobyć inne udziały w innych podatkach. Dla mnie jest to oczywiste, że podatki pośrednie typu VAT plus podatek obrotowy, nie wiem czy do końca będzie dobry, ale obniżony CIT będzie sprawiedliwy. Będzie sprawiedliwy. 10% są różne wyniki. Fundacja Republikańska ma swoje i chyba sporo republikanów w tej chwili ma wpływ na to, co dzieje się w rządzie. Chwała Bogu, to może będzie coś normalnego. Ale na pewno jestem zwolennikiem progresywnych podatków. I z mojego punktu widzenia opodatkowanie musi iść tutaj. Ja bym był nawet zwolennikiem likwidacji PIT-u zupełnego. To nie ma. To jest podatek, który jest zupełnie niepotrzebny. Wtedy wiele osób, nie płacąc PIT-u, miałoby tylko podatek CIT, czyli od osób prawnych, od spółek na przykład. I nie widzę powodu, żeby państwo się nie utrzymało. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że wtedy zabraknie pieniędzy na coś. Ja bym powiedział, no może tak, tylko pytanie, czy potrzebne nam jest 370 kilka powiatów i zatrudnianie oczywiście wszelkiego rodzaju w starostwach
czy nam potrzeba. Nie potrzeba, możemy ciąć wydatki administracyjne. Nam nie potrzeba, szanowni państwo, 660-670 tysięcy urzędników. To jest masa ludzka, która jest kompletnie niepotrzebna. Są oczywiście mechanizmy, które są do obsługi, one są konieczne, ale nie mam nic. Jest w tym momencie bardzo dobrej sytuacji, ponieważ łatwo jest krytykować to, co już jest, jednocześnie mając tak naprawdę w sytuacji, kiedy zajmuje się przy sterach tego rządu. Pan jest tak naprawdę cały czas teoretycznie w opozycji, w praktyce w jakiejś koalicji, to jest partią rządzącą, ale tak naprawdę w każdej chwili może się pan odciąć albo do jednego stanowiska, albo do drugiego stanowiska. Czyli tak, z jednej strony, kiedy jest wam wygodnie, możecie powiedzieć tak, jeżeli chodzi o rządzących, mają rację, należy to robić. Za chwilę, kiedy powiedzmy populistycznie można pokazać, że jednak nie, pewne tematy są dla nas wygodne, no to widzicie tak, jak mówię w tym momencie, że podatek PIT jest podatkiem w zasadzie zupełnie niepotrzebnym państwu, bo jest podatek nieefektywny, 67%, tak jak pan wspomniał, koszty związane z tym podatkiem, no to są powiedzmy koszty stracone na administrację, na jakieś tam inne rzeczy i tak dalej. Z drugiej strony zatrudnia pan może w ten sposób. Jeżeli chodzi o nowy projekt, czyli 500+. Uważa pan, że to jest projekt dobry czy chybiony? Absolutnie chybiony. No to teraz mamy kolejną sytuację, kiedy tak, oczywiście w tej sytuacji możemy pokazać, że w tym momencie jest pan w opozycji do PiS. Rozumiem, że taka opozycja, według mojej oceny... Nie, do tych, którzy proponują takie rozwiązania, podobnie z ustrojem rolnym i panu Leszkiem. Jestem przeciwko ograniczeniu wolności człowieka. Przede wszystkim. I czy to będzie PiS, czy to będzie partia każdorodna? Jak każdy z nas, ja chętnie nie płacimy żadnych podatków. Uważam, że one są w ogóle zbędne. Po co utrzymywać podatki od podatkami państwa? Jak państwo się utrzymuje samo z siebie, tylko w jaki sposób? Nie, szanowny panie, to jest niemożliwe. Proszę pana, z VAT-u się państwo również nie utrzyma, ponieważ VAT jest podatkiem teoretycznie efektywnym. Jeżeli pan popatrzy na duże korporacje, to podatek VAT w tych dużych korporacjach jest praktycznie niepłacony. Większość korporacji ucieka z podatku. Proszę kiedy? I podobnie z CIT-em. To jest podatek relatywnie nowy, bo w latach 50. został we Francji, mówimy o VAT-cie, wymyślony. No i on służy tak naprawdę karuzelom VAT-owskim. Nie wiem, czy był pan na początku, ale właśnie o tym mówiłem, że przychodził do mnie człowiek, który mówił, że od 2 do 4 milionów miesięcznie zwrotu na VAT-cie firmy X, która działa przez 6 lat na fałszywych paszportach. Szanowni państwo, do czego ja zmierzam? To jest podatek kompletnie nieefektywny, więc wypadałoby wreszcie, co ustawa na przykład, która dotyczyła opodatkowania sklepów wielkopowierzchniowych. No i kogo uderzyła? Sklepy polskie i franczyzobiorców. Czyli nie do końca się myśli. Na razie nikogo. Właśnie nie weszło. Dobrze, no a duże sklepy się podzielą na 7 podsklepów. No i tak wyjdą z tego problemu. Dlaczego? Dlatego, szanowni państwo, że duże sklepy stać na to, żeby zatrudnić porządną kancelarię. No i się oni optymalizują. My się nie optymalizujemy. Stać na to, żeby zatrudnić kancelarię. Stać na to, żeby lobować za wieloma projektami. Stać na to, aby po prostu część parlamentarzystów cały czas wnosiła poprawki, które będą tak naprawdę przez miesiące się toczyły, tak jak pan powiedział, o grillowaniu pewnych rzeczy. Pan, jeżeli mówimy o kancelariach prawnych, które obracają setkami milionów złotych, czy wręcz miliardami złotych, dużych kancelarii, czy dużych firm, które tak naprawdę zlecają pewne tematy, to gdybyśmy tutaj sobie popatrzyli tylko na wyjątki, to jeszcze jakieś tam wyjątki prawnych, to tak naprawdę można byłoby sobie tutaj w sprawach samego VAT-u całe to biurko założyć dokumentami, ono by się złamało, bo naprawdę pod ciężarem tych dokumentów i tyle jest wyjątków. Jeżeli chodzi o normalnego przedsiębiorcę, czy normalną osobę, to taka normalna osoba nie jest w stanie, że tak powiem, konkurować z dużymi firmami, ponieważ takim gąszczu prawnym nie jest się w stanie zorientować. Jak pan przyniosł jakąkolwiek ustawę i poproszę pana czy jakiekolwiek pismo, prosić, żeby pan je zinterpretował, nie będzie pan tego w stanie zrobić. No mimo tego, że jestem inteligentnym człowiekiem, nie ma takiej możliwości. No, w systemie prawnym jest 25%. Czy w innym miejscu powoduje zupełnie, jakby zupełnie inną, zupełnie inaczej stanowi prawo w tym wypadku. Tak, mimo tego, że jest orzecznictwo kodeksowe, mimo że mamy to pytanie referendalne, mimo że jest oczywiste, do czego zmierzam? Do tego, że to, o czym pan mówi, jest faktem, ale teraz pytanie, jak zmienić 25 tysięcy w systemie ustaw? Jak? Proszę pana, tych ustaw się zmienić nie da. Zresztą da się. Nie da się, ponieważ chodzi, jest pan w Sejmie non stop. Proszę pana, jak działa prawnik w Sejmie? Każda ustawa, która jest, jakby przechodzi przez legislaturę, musi mieć jakby pewnego rodzaju opinię prawnika. Po co jest prawnik w Sejmie? Prawnik w Sejmie jest tylko po to, aby był, ponieważ tak wymaga tak naprawdę prawo, które tam jest. Ale o jakim prawniku pan mówi? No jeżeli mówimy o jakiejkolwiek, no przykładowo. Biuro sejmowe. Biuro sejmowe. Natomiast lobbying jest, no oczywiście, że jest. Jest ustawą lobbyingu. Znaczy mówię o czymś zupełnie innym. Prowadzą się pewnego rodzaju długa prawne, które tak naprawdę są aprobowane, przynajmniej samym tym, ponieważ biuro prawne takie daje opinie, ale te opinie są tylko potrzebne po to, żeby one były. Tak naprawdę nie są wiążące. One nie są, dokładnie o tym mówię, one nie są wiążące w tym
tym momencie dla nikogo. W związku z czym, nawet jeżeli wychodzi bubel prawny z Sejmu, no za 3 miesiące, 4 miesiące czy 5 miesięcy wraca z powrotem do Sejmu, powoduje to po prostu bałagan tak naprawdę w legislaturze i w prawie. Ale jestem przeciwny temu, chyba, żeby regulować tak dużo obszarów życia społeczno-polityczno-ekonomiczno, nie wiem, każdego, tak, społecznego, szeroko rozumianego. No bo oczywiście możemy sobie wyregulować wszystko, ale to zaczyna być śmieszne. Tak? No mamy, nie wiem, europejskie ramy kwalifikacji, nie wiem, 103 strony, ja śmiałem się z tego dokumentu. On jest sensowny nawet, ale zapisy są naprawdę mało sensowne. Przyjmujemy, no czasami musimy przyjmować wszelkiego rodzaju dokumentację związaną z Unią Europejską. I teraz proszę zobaczyć, że ten system nam puknie. Ja się z wieloma prawnikami spotykam. Oni mówią tak, 10 lat temu to było 2,5, 15 lat temu, 2,5 tysiąca ustaw, dzisiaj jest 25, 27 tysięcy ustaw. Żaden prawnik dzisiaj, nawet z leksem, czyli z materiałem elektrycznym, nawet nie jest w stanie tego obrobić. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. No to po co my zbudowaliśmy taki system, nie wiem, tak gigantyczny system, który reguluje wszystko. Wszystko. Po co? Po co? Trochę więcej wolności. Proste prawo, proste podatki, jedna stawka. Po co problem? To już abstrahuję od progresji. Tak? No. Nie wiem, czy pan jest przedsiębiorcą. Ja też byłem przedsiębiorcą, mikroprzedsiębiorcą, bo zatrudniałem czasami 40 osób, czasami dwie, czasami różnie bywało, tak? Ale do czego zmierzam? No, dla mnie ZUS jest już wielkim problemem. Tak? Dla ludzi, których zatrudniałem też, dlatego absolutnie robiłem wszystko, żeby tego ZUS-u nie płacić. No ja nie płacę piramidzie finansowej, no staram się jej nie płacić, no absolutnie. Jak muszę, to muszę. Ale gratuluję wszystkim, którzy mają sposób na optymalizację. Oczywiście, że tak. Tak, no bo potężni ludzie nakładają do państwa kolejne obowiązki, natomiast z tego wynika tyle, że przeciętny obywatel zostaje tutaj na miejscu i on jest zobowiązany do wszystkich tych podatków, akcyz, ja to będę nazywał daniny ZUS-owskie, ale jest to oczywiście zobowiązanie ZUS-owskie i tak dalej, i tak dalej. Proszę nie wierzyć w to, że ZUS to jest zobowiązanie na przeszłe pokolenia i tak dalej, bo inaczej nie były podwójnie opodatkowane na przykład emerytury i renty, przecież on już raz był opodatkowany, to nic, żeby był uprawniony. No i państwo nas roluje po raz kolejny i każe nam się śmiać, a ten trybunał, którego tak wszyscy żałują, klepie sprawę OFE i zawiera 150 miliardów i tu mówi, że interes nad konstytucją był interes Skarbu Państwa. No to w takim razie, co jest ważniejsze? Konstytucja, ustawa czy interes Skarbu Państwa? Najpierw goście zadłużają, proszę państwa, do potęgi tej, tak? A teraz ci inni robią prawie że to samo, bo mamy takie zadłużenie, wzrost takiego zadłużenia, że mamy chyba dziennie prawie 19 milionów złotych. Tak? A czy w tym OFE nie było takiego punktu, na końcu, że Skarb Państwa odpowiada za emerytury? Ale wie pan, ja nie rozumiem pana wypowiedzi. Nie rozumiem. Ja nie rozumiem. W tej ustawie było, że nie firma, która zarządza tym funduszem, jest odpowiedzialna za emeryturę, tylko na końcu, jeżeli ta firma by upadła, to skarpa się. Jeśli pan twierdzi, że tak jest, to pewnie tak było. Jest. Tak, no dobrze, a ja powiem tak, znacznie gorszy punkt został stworzony w tej ustawie o otwartych funduszach emerytalnych, bo on brzmiał tak. Koszty, zyski tych, którzy obsługują w OFE, są naliczane procentowo nie od zarobku, tylko od obrotu. Innymi słowy, można było kręcić, wykończyć OFE i zebrać wszystkie pieniądze i się wyprowadzić. No czym to było? To była normalna wydmuszka. No i dobrze, no to teraz pytanie, dlaczego ci sami, którzy kręcili, tworzyli te ustawy, później stawali się zarządcami tych OFE, tak? A na końcu okazało się, że no, trudno się z panem zgodzić. Mianowicie? Z bardzo prostego powodu, jeżeli weźmiemy sobie jakikolwiek ranking otwartych funduszy emerytalnych, to jakich rankingów zostało stworzonych miliony w ciągu ostatnich 16 lat funkcjonowania, 17 lat na funkcjonowania funduszy emerytalnych, to proszę pana, te fundusze zarobiły. Od pierwszej gotówki, która została w Polsce, tak, do dzisiejszego około 140-140%. Nie mam w tym momencie przed sobą rankingu, ale jestem to w każdej chwili w stanie udowodnić osiągając. Mogę zapytać coś? Bardzo proszę. Czy jeśli koszt zrobienia obiadu tutaj w tej stołówce jest 10 zł, ale sprzedaje pan ten obiad za 50 zł, czyli ma zysk 40 zł, ale może pan sprzedawać za 10,50, to nadal pan osiąga zysk? Oczywiście, że najsłabszy nawet fundusz był lepiej zarządzany przez ZUS, ale to nie oznacza, że uniemożliwiono tyle pieniędzy niż ZUS.
Natomiast powiem panu w ten sposób. Jeżeli na to już w ten sposób patrzymy, jak pan przed chwileczką powiedział, to weźmy przykład dowolnego funduszu emerytalnego. I dowolny fundusz emerytalny w okresie 17 lat działania tego funduszu zarobił średnio rocznie powyżej 8% klienta. To, że te fundusze emerytalne pobierały jakieś opłaty, które stanowiły załóżmy około 0,5%, nie zmienia faktu, że w tym okresie czasu nie pół. Zaraz do czegoś dojdzie. Ja mówię o średni, bo fundusze pobierały od pierwszego roku trochę wyższe pieniądze, w każdym kolejnym pobierały jeszcze mniej, aż do momentu, kiedy pan kończył 55 lat, najczęściej nie pobierały w tym momencie już w ogóle. Więc średnio, uśredniona z całego okresu środków, to jest zupełnie inny, więc tu nie ma pan racji. Natomiast powiem w ten sposób, jeżeli mamy, dajmy radę, obligacje skarbowe, czy legaty bankowe, czy cokolwiek innego, znaczy po opłaceniu podatków PIT-owskich, podatku BNP, jeżeli zapłacimy sobie te podatki, zyskuje pan, czy też utrzymuje pan na poziomie średniorocznym przez 17 lat 3,5%, to tak mniej więcej wychodzi, a tam pan ma 10%, czy ponad 10%, to można sprawdzić w jakiejkolwiek tabeli. No to o czym rozmawiamy? Ale nie pokoju pan. Mnie się wydaje, że jednak nawet jeżeli pan wspomniał o obiedzie, jeżeli przychodzi po obiedzie, to akurat moja ocena jest zupełnie wybiona propozycją. Jeżeli ja przyjdę do pana i powiem tak, proszę pana, zrobimy jakiś interes, pan mówi, że 50 tysięcy złotych. Na lat 20. Ja po 20 latach będę panu 200 tysięcy złotych, a od tych 200 tysięcy złotych pobiorę 40 tysięcy złotych. Będzie pan narzekał na to, że pobieram 40 tysięcy, czy na to, że pan zarobił 160. Jeżeli ktoś inny zaproponuje panu to samo, tylko że zamiast 160 tysięcy zysku dla pana, da panu 50 tysięcy, ale przy niższych opłatach. Z tymi OFE jest tak, bo powinien pan dokończyć również swoją mówisz, że w tej chwili wszystkie środki, które miały dziedziczone, zostały przejęte do zobowiązań ZUS-owskich. W związku z tym po pierwsze, nie może to nie jest wina, proszę pana, to nie jest wina funduszy emerytalnych, jest to wina naszego. Ja sądzę, że to jest wina funduszy. Tych, którzy to tworzyli, tych, którzy na tym nieźle zarobili, na końcu zamknęli rękę i oczy i powiedzieli, w zasadzie jest OK. Wydrenowaliśmy, co mieliśmy wydrenować. I to niech Trybunał klepnie. I dzięki temu, wie pan, ja straciłem 90, pan nie wiem ile stracił, czyli mnie państwo zabrało 90 tysięcy, ja nie mogę rozporządzać tą sumę, to było 87 tysięcy złotych, więc to gdzie są te moje pieniądze? Skoro było tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Gdzie one są? Znaczy, a poza tym proszę zwrócić uwagę, że cały czas o tym różne rzeczy. Pan mówi o tym, co zabrało państwo, a ja mówię o tym, co dały fundusze emerytalne. To, że państwo zabrało, to jest jedna kwestia. Że fundusze emerytalne brały za zarządzanie pieniędzmi, za zarabianie tych pieniędzy, według mojej oceny jest rzeczą. Czy możemy pan powiedzieć? Ale oczywiście, że tak. Trzeba zarabiać. Czy możemy pan powiedzieć, na czym najwięcej fundusze zarabiały? Na czym najwięcej? Tak. Na polskiej giełdzie. Na polskiej giełdzie? Na polskiej giełdzie. Na obligacjach, że pan. Nie, proszę pana. Tak. Obligacje skarbowe są oprocentowane na poziomie średniej. Mówimy o 10-letnich obligacjach, na poziomie 4%. A fundusze zarobiły 10%. Na czym zarobiły pozostałe pieniądze? No ja sądzę jednak, że na polskich obligacjach. No, to źle sądzi, ponieważ na ten temat akurat trochę wiem. Jestem panu to w stanie udowodnić. Proszę mi spróbować dowieść tego po prostu. No, prześlę panu dokumenty, bardzo państwu na pańskie adresy. Bardzo proszę, bo to jest ciekawa sprawa. Natomiast proszę zwrócić uwagę, są fundusze emerytalne, otwarte fundusze emerytalne, które są zarządzane i są na przykład funduszami, które całkowicie nie spełniły swojej roli. Najgorszy ten fundusz jest i tak lepszy od zarządzania od zysków ZUS-owskich, czyli od zobowiązań ZUS-owskich. Tylko gdzie są pieniądze? Czy fundusze emerytalne, jeżeli wypracowały średnio, jeżeli najgorszy fundusz wypracował 2%, a średnia była 7%, musi dopłacić różnicę pozostałych 6% do średniej. Inaczej mówiąc, najgorszy fundusz musiał upaść, ponieważ brakło było w pewnym momencie pieniędzy na to, żeby zarządzać pieniędzmi własnych klientów. To jest powód problemu ustawowego. Ale co tu ma do tego ustawa? Firmy otwarte emerytalne są firmami prywatnymi. To nie są konsorcja państwowe, rządowe, jakiekolwiek inne. To są firmy prywatne, które znalazły się jak gdyby na rynku. Dużo wcześniej została wprowadzona otwarta ustawa o funduszach emerytalnych. Działały na tym rynku przez x lat. Jak pan mi powie, że pan to śledził, jeszcze pan powie, skąd te firmy się wzięły, to naprawdę będę to proszę zapytać o firmę, a panu powie, co się dzieje. Że pan trafił, ponieważ pracuje 20 lat dla firmy Nacional Delandy. Ja to doskonale znam temat funduszy emerytalnych, doskonale znam ale o czym to świadczy? Nie rozumiem. No świadczy to o tym, że po prostu w tym wypadku rozmijamy się jak gdyby z dwoma rzeczami. Pan mówi o tym, co robi państwo. A ja panu powiem, co robi państwo na przykładzie Katowic. U nas jest jeden parlamentarzysta, który ma komornika właśnie z tego powodu, że ktoś z wysokich funkcjonariuszy Nacional Nederlanden, prawda, dokonywał bardzo patologicznych rzeczy. I to mamy takie państwo, przygotuję panu i panu myślę. To panu posłowi Jachni. Mamy takie państwo, że sądy, kiedy widzą, że mają kogoś z zarządu ING, ja też w tym banku jestem, no to oczywiście obywatela skazują, ale nie
kogoś z zarządu ING, no to ja panu odpowiadam w takim razie. Mamy takie patologiczne państwo, że sporo tych firm powstawało w sposób patologiczny po okresie transformacji i gdzie się pan nie dotknie, tam jest patologia. Skoro pan wie tak dobrze o giełdzie, to proszę sobie spojrzeć na spółkę, która jest po 1 grosz za akcję i ciągle fluktuuje i od czasu do czasu funkcjonuje, od czasu do czasu grozi jej zagrożenie. I co to jest? Wydaje mi się, że to się... Momencie, ja nie chciałbym z panem podnieść polemikę, ponieważ zajęlibyśmy tak naprawdę cały pański czas, a ja tego nie chcę robić. Ja absolutnie nie przedam tym celem. Natomiast jak pan jeżeli słyszę od, nazwijmy, wysokiego urzędnika państwowego, który zasiada w ławach sejmowych, który mówi, że polskie sądy, kiedy słyszą nazwę ING, to skazują obywatela, a nie skazują ING, to wie pan, dla mnie to jest śmieszne. To jest to, proszę pana, albo ma pan coś, co to potwierdza, albo to, co pan mówi, jest populizmem. Bo jeżeli pan ma potwierdzenie tego, co pan mówi, to ja rozumiem, że oczywiście rozmawiamy na merytorycznie na temat, o którym pan wspomniał. Oczywiście. Jeżeli pan mówi, że został wskazany jako obywatel, a ING nie został wskazany, szanowni. Panie szanowny, jeśli pan mówi mi, że zasady działania bankowości w Polsce są normalne, to ja pana zapytam, dlaczego ten sam kredyt, na przykład ING właśnie w Belgii, to jest 2,5%, a w Polsce to jest 8,9%. Proszę pana, to nie jest kwestia banku. Jeżeli bank ma szansę wydrenować się z obywatela jak najwięcej, to zrobi. Czy pan problemy mówi? Jeżeli ja przyjdę z panem robić interes, to pan się okaże na tyle naiwny, że pozwoli pan się wydrenować, jeżeli ja na panu zarobię... Jak są jeszcze takie klauzule abuzywne i jednocześnie coś, co w prawie jest określone jako dobry zwyczaj. Pana, klauzule abuzywne są klauzulami niedopuszczalnymi. Jasne. Nie wchodźmy w polemikę na tym poziomie, bo to po prostu nie ma... Klauzule abuzywne są niedozwolone, tylko są wiecznie w dokumentach, które banki za oczywiście w dokumentach, które są nawet wzorcowe. Mało tego, można spojrzeć w ogóle na problem Frankowiczu. Ja przez długi okres czasu myślałem, że oni nie mają racji. A okazuje się, że nie tylko mają rację, ale po prostu zostali w sposób bestialski oszukani. Tak? Proszę pana, każdy bierze kredyty. Jeżeli ktoś nie potrafił przeczytać umowy i dał się tak naprawdę wpakować, dlaczego ja mam z moich podatków, tak samo jak kolega, proszę pana, też mam problemy. Ale ktoś nie zapłaca jakiegoś podatku. Ale pan ktoś proponował, żeby pan zwracał za Frankowiczów? Proszę pana, kiedy pan podatek zostanie to zwrócone, jeżeli jakikolwiek rząd... Widzi pan, no jest pan właśnie osobą, która powtarza rzecz, która absolutnie w żadnym projekcie się tak naprawdę do końca nie pojawiła. Otóż jest inna propozycja, bo banki wydrenowały ponad 270 miliardów na tych frankowych kredytach, które nie są walutowymi kredytami i z tego powodu już można je spokojnie unieważniać. I zresztą taka próba zbiorowego pozwu jest podjęta. O ile, oczywiście możemy dyskutować z punktu widzenia ekonomicznego, czy złotówkowicze, czy frankowicze i w którym momencie frankowicze się zaczęli buntować. I to abstrahujemy. Natomiast nie możemy zakładać, że ludzie, którzy pobierali franki, brali walutowe kredyty, bo można było walutowe kredyty brać w dolarze i tak dalej. Kodeks cywilny wyraźnie mówi, że bierze się w takiej walucie, w jakiej się spłaca i wyprawuje. Kodeks cywilny nie ma tutaj nic dodajego. Jak to? W kodeksie cywilnym pan ma taki zapis, tak? Że należy być kredyty w takiej walucie, czy innej. W kodeksie cywilnym. Nie, proszę pana. Przed chwilą pan to powiedział. Proszę pana, ja powiedziałem, że bierze, oddaje się kredyt w takiej walucie, w jakiej się pobrał. I tak jest w kodeksie cywilnym. Oczywiście, że tak. Może pan sprawdzić. Oczywiście. Proszę bardzo. Jest to taki element kredytowania, jasna jest ustawa o konsumentach, która wyraźnie o tym mówi, szanowni państwo. Jesteście państwo stroną słabszą, jak przychodzicie oczywiście i no wobec banku, czy wy jesteście państwo silniejszą stroną? Oczywiście, że nie. Banki stać na takie kancelarie, na jakich państwa w życiu nie będzie stać. A banki w Polsce mają Eldorado kompletne, tak? Tylko nie mają po prostu często zobowiązań, bo nagle się okazuje, że mamy dziwne fluktuacje po prostu. Z mojej strony są całkowicie niedozwolone i ja uważam, że banksterka, która się dzieje w Polsce, musi się wreszcie skończyć, dlatego że proszę zwrócić uwagę, nadzór finansowy, który funkcjonuje, nie obejmuje wszystkich struktur parabankowych i to się wszystko zaczyna rozwijać. Ale tutaj znowu pan, mielimy dwie rzeczy. Banki, a parabanki. Parabanki nie są bankami, banki nie są parabankami. Jeżeli mówimy o walutach, jakich się spłaca, czy w jakich się bierze kredyty, proszę pana, każdy zdrowy na umyśle człowiek, jeżeli żyje w kraju, w którym się płaci złotówką, bierze kredyt w takiej samej walucie. No to proszę mi powiedzieć, jak niezdrowym na umyśle był dyrektor banku ING Bank, skoro miał taki problem? Ale to chyba to ja nie stwierdzę jego zdrowia psychicznego.
dlaczego? Niech pan stwierdzi. Ja nie jestem psychiatrą, żeby oceniać. Ale stwierdził pan, że obywatel jest niezdrowy. Nie, ja stwierdził. To co można powiedzieć o dyrektorze zarządzającym jakimś prawem? Mówicie państwo w Sejmie, na obławę sejmowych. Pan stwierdza coś, czego ja nie powiedziałem. Powiedziałem, że który obywatel zdrowy na umyśle, a pan stwierdził, że ja stwierdziłem, że tamten obywatel był chory na umyśle. Który obywatel zdrowy na umyśle bierze kredyt w walucie? Przecież on mówiono obywatelom, że biorą kredyt frankowy denominowany na złotówki. Tak? To znaczy, w czym braliśmy ten kredyt? We frankach? Czy w złotówkach? Sam pan sobie zaprzecza. Jeżeli jest denominowany na złotówki, to znaczy, że nie jest brany we frankach, ponieważ został zdenominowany na złotówki. Więc jak gdyby potwierdza pan to, że banki... W takim razie ci obywatele mogliby oddawać w złotówkach, ale nie mogą tego zrobić. Tak? A dlaczego nie mogą? Ale mogą. No właśnie, w takim razie nie jest to zdenominowane. No ja przecież nie. No przecież oddają złotówki. Nie będę panu przeszkadzał na dzisiejszym spotkaniu, bo sądzę, że nie dogadamy się w wielu... Ale dlaczego? Możemy się dogadać. Ale proszę pana, ja mówię o pewnych rzeczach merytorycznych, a pan jak gdyby patrzy na to z perspektywy polityka, który mnie przekonuje do tego, że ma pan rację, nie mówiąc coś, co jest nieprawdą. A dlaczego? Co powiedziałem nieprawdziwego? Proszę pana, chociaż było to w kodeksie cywilnym, że kredyty bierze się w takiego... Oczywiście jest to w kodeksie cywilnym. Może pan podać przykład z tego kodeksu cywilnego? Chwilę później pan powiedział, że jest tak zapisane w umowach cywilnych. Nie w kodeksie cywilnym, tylko w umowie cywilnym. Nie! W kodeksie cywilnym ma pan taką zasadę. Absolutnie w ustawie o konsumentach też. Wszystko, cokolwiek się pożycza, pożycza się w tym samym budżecie. Pożycza się, dodaje się, ale mogę dosłownie za 10 sekund zatelefonować do kogoś, kto jest wykładowcą prawa cywilnego na Uniwersytecie Warszawskim i zapytam wprost. Proszę. To jest. Proszę sobie tego oczywiście. Tak, nie będę przeszkadzał do zdania. Tak, jak najbardziej. Jest to stara zasada kodeksu cywilnego, że oddaje się w tej walucie, w której się pożycza. To jest absolutnie reguła stara z prawa rzymskiego jeszcze wykonana. Także tutaj nie ma się co bać. Ja. Czy są jeszcze jakieś? Pierwsze odnośnie tych frankowiczów. Skoro Sejm się zajmuje tym, że ktoś tam się nabrał na te kredy i tak dalej. Kiedyś tam miałem fundusze inwestycyjne. Straciłem na nich. Czy ktoś się zajmie tym, żeby mi to wynagrodzić? Problem wygląda inaczej. Większym problemem jest zresztą. Większym problemem jest zespół ludzi, którzy nie mogą wziąć kredytu na mieszkanie w momencie, w jakiej walucie, niż te osoby, które wzięły kredyt mieszkaniowy w walucie. Nie zgodzę się z tym. Tych osób, które nie mogą wziąć kredytu, jest o wiele więcej. Właśnie dlatego, że nie można, czy zdolności kredytowe wielu Polaków były niemożliwe do wzięcia kredytu złotówkowego, stąd ten zarażony produkt, jakim jest tak zwany produkt kredytu hipotecznego, który jest walutowy frankowy, tak? Ale on nigdy nie był frankowy, tak naprawdę. Ja wiem, jak nie przestrzegałem, nie wiesz kredytu walutowego. Jasne. Nie powinno się tego robić. Oczywiście. Wziął go i teraz mam duży problem. Panu chciałbym odpowiedzieć, bo tak, to jest bardzo ważna kwestia, którą pan podjął, tylko ja się zastanawiam, czy mówimy dokładnie tym samym. Bo jeśli chodzi o fundusze, to tutaj reguły od początku były absolutnie pewne. Natomiast w tym wypadku nie, bo ten produkt był zarażony. Ale kurs franka też nikt nie znał na ileś tam do przodu, więc też nie było pewne. Każdy miał to ryzyko, że ale nie oddajemy, spadnie. Czy tam... Nie oddajemy tego we frankach, tylko oddajemy w złotówkach przeliczonych na franka i nie po kursie. Ale to było w umowie umowy, że jest liczone we frankach i to przeliczane na złotówki. A że kurs się zmienił w międzyczasie, no to... Strata tych, którzy mają kredyt. Nie zgodzę się z panem, dlatego że... Nie mieli świadomości, że to nie jest... Nie mieli do końca świadomości, proszę pana. To nie jest takie proste. Tam się jeszcze bierze pod uwagę dwa czynniki, WIBOR i WIBOR. I skoro jesteśmy na konferencji, prawnicy mówią, że tutaj banki zrobiły sobie niesamowite eldorado na tych frankowych produktach. Mało tego, Komisja Nadzoru Finansowego od 2003 roku ostrzegała, że nie powinna tego produktu wprowadzać w życie, to powiem panu szczerze, że absolutnie jestem przeciwko temu. Mimo, że początkowo tego problemu nie znam. Proszę pana, orzech przeciwko diamentom. To co pan zrobił? Odnośnie tego kodeksu cywilnego. Ile pan postawił odnośnie tego, że są w kodeksie cywilnym zapisy odnośnie walut?
Proszę pana, niech pan powie nazwisko w takim razie tego człowieka, to się nagra, a ja postawię zdanie do profesora Dracza przeciwko. Nic na to nie mamy. Czyli pan, ja nie mam powodu, żeby panu to mówić, jeżeli no to, chodzi o to. Ale niech pan powie nazwisko, ja bym pan dzwonił. Dzwonił pan do babci czy do profesora, no bo no naprawdę to ja zaczyna być zabawne. To nie jest zabawne. Proszę pana, zadzwoniłem dwóch prawników. Tak. Osoba, do której zadzwoniłem jako pierwszy, która jest wykładowcą prawa cywilnego, w tej chwili prowadzi seminarium, więc tego nie odebrała. Zadzwoniłem do prawnika, do drugiego prawnika, którego zresztą, żebyśmy daleko nie szukali. Macie państwo opis o drugiej stronie naszej gazety. Nazywa się Adrian Tomczyk. I co? I zapytałem, czy w kodeksie cywilnym jest odniesienie do dowodu czy czegokolwiek tego typu, o czym pan wspomniał. No niestety nie ma. Niestety nie ma, ale ponieważ pan mówi, że profesor Tracz tak mówił, że coś takiego jest, ja oczywiście jako dziennikarz jutro zaproszenie do pana. Waluta, profesor Tracz, zresztą oczywiście. Może pan spokojnie to sprawdzać. Oddaje się, zresztą taka jest reguła kodeksu cywilnego. I pan na tym, co jest zapisem, jest jeszcze zasada prawna. Pani na przykład dobry zwyczaj. I tutaj absolutnie jest standardem, że oddaje się w walucie, w której się wynika to z reguł prawa. W walucie, które się pożyczyło, co? Nie ma wątpliwości. Dobrze, dziękuję. Ale tracz absolutnie pan wie, co może pan zadzwonić. Tak, tak, zadzwonię. Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jasne. Jeszcze państwu dziękuję, nie będę przeszkadzał. Mam nadzieję, że wyniesie się państwo dużo. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję, do zobaczenia, do widzenia. Do widzenia. Macie państwo jeszcze jakieś pytania? To w takim razie zapraszam państwa przede wszystkim Stowarzyszenia COVID-19, bo ono będzie tutaj najbardziej aktywnym czynnikiem. Zapraszam do spotkania. Rozdamy teraz Tomek. Rozdaję deklarację. Porozdawać proszę, może proszę, żebyś gazety i przejdźmy teraz do takiej zupełnie nieoficjalnej części. Czy chcielibyście państwo się dowiedzieć czegokolwiek o stowarzyszeniu, do którego państwa zapraszamy? Pokażemy państwu statut, czy państwa zachęcić do wstępowania? No i zapraszamy też do dyskusji. Płacą też. Stowarzyszenie nie polega na tym, żeby płacono, to znaczy wygodnie z drugą stroną, żeby płacić. To też wielkie jak on. Gdzie państwo, chyba jest tak, że stowarzyszenia są bardzo różne, ale chyba w to warto zainwestować. Chociażby dlatego, że zmieniło już trochę Polskę. Zróbmy sobie takie 5 minut przerwy, zupełne. Ja powiem szczerze, na papierosa. 5 minut. Za 5 minut możemy jeszcze porozmawiać. Dobrze?